Za chwilę miał zaczynać się post i postanowiliśmy przed naszym wyjazdem, że zrobimy taką akcję Postaw na Wow właśnie, gdzie będziemy relacjonować życie ludzi w Sudanie, jak sobie radzą. No mieliśmy cały blok tematów i tak dalej. No i nagle wybucha wojna i teraz co robić? U naszych sąsiadów zaraz wybucha wojna, a my chcemy się przebić z treściami o Afryce, o Sudanie, w którym wojna już wygasła. I pamiętam te wiadomości między nami tam w Sudanie, a tutaj wolontariuszami, naszym prezesem, co robimy, czy zmieniamy na pomoc dla Ukrainy, czy zmieniamy na Sudan. I pamiętam właśnie, jak rozmawiałam jednego wieczoru z Paulą i tak jak Paula właśnie gdzieś powiedziała, że wszyscy teraz, że tak powiem, trochę rzuciliśmy się na pomoc Ukrainie, ta pomoc płynie, ale nie może być tak, że zapomnimy o innych potrzebujących. Nie może być tak, że ze względu na to, że nasi sąsiedzi mają teraz wojnę, my zapomnimy o naszych placówkach partnerskich.